Jak co roku, już tradycyjnie w Mikołajki organizujemy zabawę z koszykówką. Gościmy drużyny z regionu województwa opolskiego. Rozgrywamy turniej w kategorii 10 i 12-latków. W sumie 7 drużyn, 9 spotkań, rewelacyjna zabawa. Koszykarze pierwszoligowi AZS Łygi Politechnika Opolska dopingują naszych młodych zawodników. I czy się fajna zabawa. Za chwilę Mikołaj, prezenty ufundowane przez miasto Opole i firmę Wigli. Serdecznie dziękujemy. Ja już kiedyś na Mikołaja dostałem cukierki i zabawki, a w tym roku bym chciał dostać jakąś piłkę i cukierki. Wybrałam koszykówkę dlatego, bo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba w koszykówce strzelanie do kosza. Myślę, że to oni raczej byli skrzatami od Mikołaja i sprawili nam tutaj dużą niespodziankę i radość. Ja to traktuję jako raczej zabawę. Na co dzień gramy w lidze, ale ze starszymi chłopakami rywalizują ci te maluchy i tam się uczymy, tutaj raczej się bawimy. Jest to też duże doświadczenie dla nas, tak? W końcu mogą się pokazać, rywalizować ze swoimi rówieśnikami. I traktujemy to raczej jako zabawę. Samo w sobie to już jest prezent, a co dopiero, bo za chwilę będą następne prezenty. Kto był grzeczny, ten dostanie prezent. Zobaczymy. No ja w tym roku dostałem na Mikołaja piżamę, ale bardzo bym chciał, no lubię dostawać na przykład Lego, jakąś piłkę bym chciał dostać fajną. Koszykówka jest ciekawa, no jakby... Te emocje w niej lubię, radzę sobie, dla mnie łatwe jest kozłowanie, to mi sprawia, no nie sprawia trudności jakoś bardzo, ale ja muszę ćwiczyć podania, bo kompletnie, no jeszcze mi nie wychodzą tak bardzo dobrze, więc nad podaniami muszę ćwiczyć. Koszykówka coraz lepiej się rozwija w naszym regionie, świadczy o tym tutaj duża frekwencja dzieciaków. I takie turnieje przede wszystkim dają im możliwość sprawdzenia się w rywalizacji, ale przede wszystkim nabycia nowych umiejętności i doświadczenia na boisku. No, sama ta impreza jest po prostu fajnym prezentem.